Witam, witam kochani z tej strony. Mocny Gregor z kanału Mocny Gregor. Cały czas mnie prosicie o tych Plejadian, o Andromedian, tak? No, szukałem, szukałem, e, ponieważ mam jedną osobę e, od siebie, z, z rodziny, ale ta osoba powiedziała: Kategorycznie mnie nie możesz pokazywać, jego to nie interesuje e, i nie mogę tej osoby pokazać, a jest to mężczyzna. 100% Plejadien ma, on jest bardzo, bardzo gdzieś tam wysoko w bankowości, tak, także no, nie życzył sobie, żeby go publicznie gdziekolwiek pokazywać, także nie mogę, nie mogę Wam, yy, nie mogę Wam yy, go pokazać, ale znalazłem yy, przepiękną, uroczą yy, właśnie Anię Bytą, tak. Ania Bytą, słuchajcie, ma DNA Playaden. Powiem Wam, niełatwo było to znaleźć, ponieważ szukałem po tych yy, TikTokerach yy, YouTuberach, yy, Wyskakują mi ci z tam, no niestety nie mogłem nikogo takiego znaleźć, ale mi się udało jeszcze jedną TikTokerkę, ma e, mniejsze konto, też, e, też znalazłem. Czym się charakteryzują takie osoby, tak? E, przede wszystkim uroda, tak? E, co możemy powiedzieć e, o różnych rasach, tak? Czy o Andromedian, czy takich, e, czy, czy innych, tak? Że mogą być nieurodziwi. Ja nie spotkałem Plejadianki, żeby była brzydka, czy Plejadianina, żeby nie był ładny, przystojny. Słuchajcie, to. Są, e, to jest, są okazy piękne, tak? jeżeli, jeżeli można mówić, tak? E, w takich kategoriach. E, po drugie, e, są to osoby inteligentne, są to osoby zaradne, pracowite, e, wysportowane, ten mój znajomy jakieś tam sukcesy w jakimś sporcie ma <grymne> amatorsko dużo, dużo zdobywa, ale nie mogę, nie mogę nic więcej powiedzieć, bo sobie nie życzył no to, no to, no to nie mówię, tak znają języki, tak, no, no właśnie ten mój znajomy też tam parę języków Ania też gdzieś tam za granicą E, czyli ten angielski, e, inne, e, może też języki, tak. Czyli są to inteligentni, potrafią sobie radzić w każdych e, warunkach. Jeżeli gdzieś ich, e, słuchajcie, postawimy, oni e, przez tą swoją inteligencję, ten swój spryt, tak. tą wewnętrzną zaradność będą zawsze, e, zawsze gdzieś się odnajdą, zawsze sobie dadzą radę, e, czy z biznesem, czy, czy w korporacji, tak. Będą się pieli, pieli do góry, zostaną zauważeni przez. Przez te właśnie wszystkie swoje, wszystkie swoje cechy, tak? Są to osoby takie poukładane, normalne. Ja nie spotkałem Plejadian, zresztą nie za dużo ich jest, tak? Ja nie spotkałem, żeby oni tam, no nie wiem, czy ćpali, czy chlali, czy... Nie, nie, nie. Takich rzeczy nie spotkałem u takich osób, żeby, żeby, żeby tym się może gdzieś tam... Nie wiem, ja nie spotkałem... E, uroda taka, no jak widzicie, blond włosy, niebieskie oczy, ale nie tylko, tak? Jeśli słuchajcie, tam się pytacie, czym odróżnić tak, ja robiłem kiedyś warsztaty uczyłem, może jakbym zebrał grupę, e, tylko to jest naprawdę kupę godzin, bo to jest tłumaczenia, tak? E, tłumaczenia e, proporcji in, innych rzeczy e, trzeba naprawdę dużo zdjęć, oglądać, zanim ktoś po prostu załapie, tak? O co chodzi? To są, to są takie rzeczy, tak? Generalnie się mówi, że plejadianie mają niebie, niebieskie oczy i blond włosy. Tak, ale widziałem też plejadian, którzy mają ciemną skórę. Kochani, plejady są ogromne, tak? Elektra, wiele innych gwiazd. To, że ktoś na przykład nie ma niebieskich oczu, blond włosów, nie znaczy, że nie jest plejadianinem, ale to są, mówię, to są. E, to są inne, inne, e, inne e, inne adresy, można powiedzieć, z, e, zamieszkania, tak? No właśnie, bo ten e, kosmos, wszechświat jest ogromny, tak? Jest ogromny. Także, no mówię, jeżeli Wam się podobał ten filmik, mam jeszcze jedną dziewczynę, nie wiem, czy ją mogę udostępnić, że ona ma chyba ze 30, 40, 50 tysięcy obserwujących, no chyba mogę, no bo to już jest osoba publiczna, nie? No tak mi się wydaje. No to Wam jeszcze pokażę tą drugą, tą drugą, e, tą drugą panią, tak? Panią, przepraszam, tak? Także, no mówię, jeżeli Wam się podobał, e, podoba Plejadianka, e, zapraszam, kochani, o więcej informacji na kanał Mocne Gregor na YouTubie, czy też Tornado, tam mamy krótkie filmy o odwróconych i rasach. Także, kochani, e, proszę, prosiliście o Plejadiankę, proszę, macie Plejadiankę. Pani Ania Bytom y jest na TikToku, tak? No właśnie. Plejadianka. Malowana Plejadianka, proszę bardzo.